dzisiaj naszym gościem jest politolog, pan dr Rafał Lisiakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan doktor jest znakomitym znawcą wschodnich tematów, a my dziś będziemy się zajmowali sektorem IT, białoruskim i polskim, bo nie chyba nie wszyscy wiedzą, że Białorusini są znakomitymi specjalistami IT na skalę światową, tak mi się wydaje. I właśnie dzisiejszy temat to poszukiwanie bezpiecznej przystani perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce. Tak jest. Taki tytuł nosi nasz raport, który przygotowaliśmy na początku tego roku i dotyczy generalnie perspektyw relokacji pracowników sektora IT z Białorusi do Polski. No a to wszystko jest związane z uwarunkowaniami politycznymi tego, co się dzieje na Białorusi i także potrzebami polskiego rynku pracy. A te potrzeby są takie, że przydaliby nam się pracownicy z Białorusi, podejrzewam. No. Naturalnie. Cały czas w Polsce brakuje informatyków. Z drugiej strony także nasi specjaliści bardzo często wyjeżdżają na zachód, więc te potrzeby są duże i one będą wzrastały, bo cały czas mamy dane, które pokazują, że coraz bardziej brakuje nam specjalistów właśnie w sektorze IT, więc ci ewentualni pracownicy ze wschodu, z takich krajów jak choćby Białoruś, byliby do pewnego stopnia remedium na nasze potrzeby. A to, co powiedziałem, rzeczywiście, to jest prawda, że specjaliści IT z Białorusi to jest klasa światowa, prawda? Tak jest. To my bardzo często mamy taką opinię o Białorusi, że ten kraj jest pogrążony w jakimś zastoju gospodarczym, natomiast sektor IT na Białorusi to taka wizytówka tego kraju, wizytówka gospodarcza i perełka, jeżeli chodzi o cały obraz tej gospodarki, która być może generalnie nie jest zbyt innowacyjna, natomiast ten sektor IT jest taką wyspą innowacyjności w tym morzu takiej gospodarki o charakterze postsowieckim, tak byśmy ją mogli określić. Czyli mamy potrzeby. Myślę też, że pracownicy z Białorusi są zainteresowani pracą w Polsce i jakie są perspektywy zatem? Czy jest możliwe, żebyśmy przyjęli tych pracowników i mieli też korzyści? I obopólne oczywiście. Oczywiście z naszej perspektywy, tak jak już mówiłem, nasz rynek pracy potrzebuje informatyków, więc ewentualne przybycie do nas, przyjazd pracowników z Białorusi z każdej strony jest dla nas sprawą, no, można powiedzieć, nawet priorytetową dla rozwoju naszego sektora IT. Natomiast pracownicy sektora IT na Białorusi, trzeba też podkreślić, że oni do 2020 roku, ci pracownicy byli taką elitą tego kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o poziom zarobków. I te zarobki były na takim poziomie światowym. Świetni specjaliści, którzy współpracują z koncernami międzynarodowymi, takim jak Google i tak dalej, Facebook, różnego rodzaju aplikacje także dla tych wielkich koncernów powstawały na Białorusi. No ale w 2020 w związku z protestami związanymi z wyborami prezydenckimi na Białorusi ci pracownicy tego sektora zaczęli myśleć o wyjeździe i zaczęli wyjeżdżać do krajów ościennych i Polska także stała się celem emigracji tych pracowników. Czy jesteśmy w stanie tych pracowników tutaj zatrzymać, czy jednak oni będą bardziej na zachód skłonni wyjeżdżać? No to jest właśnie kluczowe pytanie odnośnie motywacji pracowników sektora IT z Białorusi, jeżeli chodzi o Polskę jako cel ich imigracji. I kiedy badaliśmy, na przykład sięgaliśmy po dane jeszcze z końca ubiegłego roku, to w tych deklaracjach co do wyjazdów tam przeważała Ukraina. Spodziewaliśmy się, że być może Białorusini z uwagi na bliskość językową, kulturową chętniej będą wyjeżdżali na Ukrainę. Te dane, które pojawiły się na początku tego roku, wskazują, że wśród tych wyjazdów jednak przoduje Polska i to jest 40-kilka% tych, którzy już wyjechali. To takie szacunkowe dane odnośnie tych, którzy wyjeżdżają. Natomiast z naszych badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że jest poważna obawa, czy Polska nie będzie tylko przystankiem na drodze do emigracji dalszej na zachód, do Niemiec, do innych krajów rozwiniętych na zachodzie. Więc no, takim wymogiem chwili, potrzebą chwili jest chyba stworzenie im odpowiednich warunków do rozwoju i czegoś,
co moglibyśmy nazwać zakotwiczeniem ich w naszym kraju, gdyż tak jak mówię, w tych badaniach, w tych ankietach, które przeprowadziliśmy i wywiadach, oni bardzo często zwracali uwagę, że myślą o emigracji dalej na Zachód. Zatem, proszę Państwa, to też do przemyślenia dla rządzących, żebyśmy tych znakomitych specjalistów potrafili u nas zatrzymać. Gościliśmy pana doktora Rafała Lisiakiewicza, politologa z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do widzenia.